Gdy papież Honoriusz III ogłosił wyprawę krzyżową do Syrii, wezwał do udziału w niej m.in. księcia krakowskiego Leszka Białego, deklarującego już niegdyś papieżowi gotowość do podobnych działań, chcąc uzyskać wtedy jego poparcie. Władca jednak, zajęty wtedy próbami zjednoczenia państwa oraz faktem, że finansowo cała wyprawa niezbyt się spinała, postanowił od owej wyprawy się wymigać. Wysłał on papieżowi list, w którym w skrócie stwierdza, że z powodu choroby wina ani wody pić nie może, a piwo i miód pić Będące mu niezbędne do życia, niestety na Bliskim Wschodzie nie występują. Historię tę potwierdza nawet list papieża do biskupa Wrocławskiego, jasno wskazujący, że głowie kościoła wymówka ta w zupełności wystarczyła. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Leszek alkoholikiem raczej nie był. Po prostu w tamtych czasach woda była pełna zarazków i pito ją raczej w ostateczności, zamiast niej zadowalając się choćby mocno różnym od tego dzisiejszego piwem.